I one nazywają się Kaszbach. I to jest właśnie przykład takiego zamku. Tutaj widzę, że z tą atrakcją turystyczną to tak trochę zależy, gdzie się spojrzy. Tak? No i ten pognał. No i super, będzie na mnie czekał tam na końcu mostu. Wszędzie, gdzie są turyści, są stragany. Chciał wymienić naszą Belę na kozę. Powiedział, że wymienimy się, handel wymienny. Jak z reklamy Marlboro. O kurcze. Popatrzcie, taką kartkę wybrałam. No nie, no to trzeba po prostu kupić, słuchajcie. Tylko czy pan ma drobne? Tutaj jest pełno takich sekretnych przejść. No ładne, ale trzeba uważać, bo... Tutaj, wszędzie, gdzie są turyści, są stragany, tak? No i proszę, mamy tutaj przed nami jedno z najbardziej popularnych miejsc w Maroku. Zaraz tam przejdę z drugiej strony. Powiem szczerze, że na zdjęciach wyglądało to imponująco. Zaraz pokażę to miejsce, które na zdjęciach jest najczęściej fotografowane. A tutaj faktycznie no, jest tam góra. Nie wiem, czy będziemy szli na górę, zaraz sobie to uzgodnimy. No i ten pognał. No i super, będzie na mnie czekał tam na końcu mostu. Ksar of Eind. Ksar of Eind Ben Hadu. Tak bodajże to się nazywa. I Ksar to jest taka twierdza na planie kwadratu najczęściej, lub po prostu miejscowość, wioska otoczona murami obronnymi. Dlaczego tyle ludzi tutaj właśnie przyjeżdża? Przyjeżdżają tutaj do tego miejsca, dlatego że są to najlepiej zachowane, oryginalne zabudowania z gliny tutaj w Maroku. Takie zabudowania charakterystyczne są nie tylko dla Maroku, ale także dla Tunezji, Algierii i Mauretanii. Ale bardzo mało tego zostało w takiej oryginalnej postaci. Stąd też tutaj tłumy po prostu walą, żeby to zobaczyć. Tutaj jest jedno z takich zabudowań wewnątrz tego ksaru, tak, czyli tej całej cytadeli, tak jakby miasta z obwarowaniami, były różnego rodzaju budynki. Oczywiście meczet czy kilka meczetów. Były też zamki, jeden zamek lub więcej zamków i one nazywają się Kaszbach. I to jest właśnie przykład takiego zamku, Kaszbachu. Jak widzimy, w pięknej okazałości. Całość właśnie została niedawno doceniona przez UNESCO, a właściwie dzięki temu, że UNESCO rozpoznało wartość tego miejsca, to o to miejsce zaczęto dbać i stało się ono atrakcją turystyczną. Tutaj widzę, że z tą atrakcją turystyczną to tak trochę zależy, gdzie się spojrzy.
Tak? Całe to miejsce to była opuszczona wioska, ale podobno ostatnio parę domów już jest zamieszkałych. No i oczywiście są stragany, są restauracje i tak dalej. Pięknie to jest zrobione, słuchajcie, oczywiście piękne, stare bramy, tak jak ja lubię. Proszę bardzo. Fantastyczne. Dobrze. Nie wiem, czy będziemy szli na samą górę, ale troszeczkę sobie pójdziemy. Pooglądamy. Bardzo fajnie. Lubię takie autentyczne miejsca, słuchajcie. No trochę śmieci jest tu i ówdzie jakieś takie trochę nieogarnięte, ale to trudno. Sznauce. 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 Where from come from this? Poland. Poland, yeah. Dzień dobry. Dzień dobry. No proszę. Maybe later we come and maybe we will buy something. Yes, it's my work. Oh, yes. That's nice. Welcome. Thank you. Piękne rzeczy tutaj mają. Trzeba mieć po prostu gruby portfel. Dużo jest antyków. Zdywany. Różne rzeczy. Rękodzieło. Ale w takim ładnym wydaniu. Podoba mi się. A tutaj nam się trafił dowcipny pan tam z boku, który chciał wymienić naszą belę na kozę. Powiedział, że wymienimy się, handel wymienny. No więc, kurczę, takiej oferty to jeszcze żeśmy nie mieli. Atlas jest pełen minerałów, marmurów i innych rzeczy. I słuchajcie, jak żeśmy jechali po drodze, to widzieliśmy właśnie, jak sprzedają minerały. One w środku tutaj, jak widzicie, o, są takie piękne i pewnie ten jeden duży też, ale nie wiem, czy mi ktoś tutaj pan otworzy, pan mi pokaże, tak? Wow, super. Ten jest w środku biały, nie jest taki strasznie okazały, aczkolwiek my widzieliśmy czerwone, dosłownie takie krwisto-czerwone w środku po drodze. Super. Pan ma w środku jednak takie też czerwone, zielone. O jeny. Popatrzcie, ale cuda. Niesamowite. Jezus, jakie piękne. A ten, wow. Nie, no coś pięknego po prostu. Coś pięknego. Pan, o, jeszcze ma jeden taki mocno czerwony. Piękny. No, niesamowite. Ale jak muszą wiedzieć po prostu, jak je zbierają, nie? To wyglądają jak zwykły kamień, nie? Chociaż tu są żyłki, to może po tym rozpoznają. Albo po prostu każdy kamień rozbijają, żeby zobaczyć, co jest w środku. Super. How much are they? Which one you like? I don't know. Like, so there are different prices, yes? Yes. Uh-huh. So the red one? The red one, 300. 300. Yeah. And the 250. Purple? 250. And this? 250. 250. And the green one? 300. 300. So 200, 250 and 300. W sumie muszę wam powiedzieć, że moim zdaniem to nie jest bardzo drogo. Zobaczcie, jak tutaj ładnie wygląda. Zawsze jak gdzieś spacerujecie, zwiedzacie, to zawsze odwróćcie się do tyłu, nie? Bo żeśmy tutaj szli. No i tutaj tylko po prostu schodki. O, nie ja jedyna, jestem zasapana już. To też ma swój urok. Ale właśnie z drugiej strony, popatrzcie, jak ładnie.
Tutaj mogę wam jeszcze pokazać, w jaki sposób kryją dachy, bo już widziałam w paru miejscach i właśnie z daleka to po prostu wygląda jak obłożone właśnie gliną i tak dalej, ale ta glina na czymś musi się trzymać. I tutaj są właśnie takie trzcinowe, widzicie, zrobione z trzciny, powiązane sznurkiem. O, tutaj może widać bardziej. Zrobiona taka mata i na to nałożona jest glina. Dobra, goni niedźwiedzia, jak zwykle. Wow, wiecie co, warto wejść na górę, bo jest bardzo ładny widok. Salam. O, pan robi kartki. Aha, akwarelą. Pan ma naturalne farby. Indigo. Indigo. Tea. Aha. Szafran. Szafran i herbata. Yes. I w ten sposób pan maluje. Aha. Tutaj ta jest nieskończona, więc nie widać. Ale widać pana, dobrze myślę. Ale tutaj pan ma porobione. Wow, super. No, to coś pięknego. Bardzo fajne. Aha. A. Czyli taką jakby nieskończoną kartkę pan tutaj przypala. O kurczę. I w ten sposób powstają te kartki. No nie, no rewelacja. Kurczę, chyba musimy jedną kupić, naprawdę. Pan sprzedaje za 30 dirhamów. Już powoli szybko przeliczę. A to będzie jakieś 15 zł, kurczę no. O, ta się prawie zaraz spaliła, ale pięknie wyszło. Aha. Wow. This is a good trick. You're very clever, very clever. Popatrzcie, taką kartkę wybrałam. No nie, no to trzeba po prostu kupić, słuchajcie. Tylko czy pan ma drobne, bo my nie mamy drobnych. Piękna kartka. Jakie fajne klimatyczne restauracje. Słucham? Tak, możemy usiąść tutaj. Pięknie jest. Tutaj popatrzcie, drugi tarasik. Fajnie. Bardzo fajne miejsce. Nie, tutaj koniecznie trzeba przyjechać, słuchajcie. Stolik fajny, wszystko super, nie? Bardzo fajne. O, jaki facet fajny. Jak z reklamy Marlboro. Hello friend, it's my family house before and now I have an idea to make it as a job to help family and that's it. I hope you like it. Of course we love it, we love it. It's a beautiful place and tea was really very good. Yes, it's with local herbs. Yeah, very very tasty, because we drank tea in another place and it was not so good. This one was perfect. O, stara torba, słuchajcie, skórzana, piękne, fajne, stare rzeczy.
które były tradycyjnie wykorzystywane tutaj przez rodzinę i teraz zdobią to piękne miejsce. This one we make for glasses, for safety glasses. A i tutaj te małe szklaneczki, widzicie? Małe szklaneczki przechowują. No, this is very handy. Ktoś zostawił kapelusz. We cannot change or keep it as it is. You keep it as it is. The building also not changing the building as it is. Yeah. Just the reform the space. Czyli tylko prace renowacyjne mogą zrobić i nie ma prądu tutaj w całym tym ksar. I tutaj mogę wam pokazać ten dach od środka, który przedtem pokazywałam z zewnątrz. Super. To jest rodzinny dom, który należał do rodziny tej sympatycznej młodej dziewczyny. Wspaniały po prostu. Tutaj rozumiem, kuchnia nam jakaś spiżarka dalej. Bardzo fajne, piękne, stare meble. Fajnie, bardzo ładnie zachowane. Tak, i to wszystko jest berberowska taka tradycja. Berberowie, tutaj się zachłysnęłam. Piękne, ja tu uwielbiam te rzeźbienia i tak samo właśnie mamy to na drzwiach, ale tu już za dużo nie pokażę, bo wychodzą. Panie. Tutaj jest w środku taki drugi pokoik, w którym można sobie też spokojnie wypić herbatę. Miałam wam jeszcze właśnie powiedzieć, że to miejsce jest super popularne, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów. I tutaj jest taka fajna tablica, gdzie pokazują, jakie filmy zostały tutaj nagrane. Kleopatra, Gladiator, wiem, że Jezus z Nazaretu, ostatnio jeszcze taki film, taki o Indiana Jones, proszę bardzo. I jeszcze o Persji, też ostatnio był tutaj nagrany, tak więc tutaj nawet jest taka lista. A więc mnóstwo fajnych filmów nagrane w tym miejscu. Skoro już tu jesteś, subskrybuj kanał. Zasuwamy na górę i wiecie co, że chyba wejdziemy tam na samą górę, bo całkiem dużo nam nie zostało. O, już tam widać. A całkiem sympatycznie się wchodzi. No trochę się trzeba przepychać między ludźmi, ale poza tym jest git. Uwaga. Jezu. Okay. O, żebym nie była gołosłowna. Popatrzcie ile ludzi. Instagramowe miejsce i mała instagramowa kolejka, słuchajcie, bo faktycznie w tym miejscu jest fantastyczny widok i tu trzeba mieć zdjęcie. Tutaj widok na drugą stronę, na góry Atlas. Tam już tamtą stronę, jak widzicie, jest wielka nicość. Tutaj jest pełno takich sekretnych przejść i to wszystko prowadzi przez sklepy i sklepiki, tak? No ładne, ale trzeba uważać, bo strasznie namawiają do kupowania. Co jest zrozumiałe, no z tego żyją. O, tutaj znowu jest ta tablica właśnie z tymi filmami, co widziałam w tamtym miejscu.
Te berberskie dywany z tradycyjnymi wzorami wykonane są głównie z wełny wielbłąda i owczej wełny. No wreszcie znaleźliśmy spokojniejsze miejsce i to chyba będzie wyjście już z tego labiryntu uliczek. I jeszcze jedna istotna informacja dla osób, które mają zamiar odwiedzić to miejsce. Wstęp jest bezpłatny. Tak więc, żebyście tam na samym początku, przy jednym czy drugim wejściu, przypadkiem komuś nie zapłacili, bo ktoś wam powie, że jest płatny wstęp. Wstęp może być płatny do poszczególnych budynków, natomiast na tą całą górę, na ten ksar, wstęp jest bezpłatny. Wejście do jednego z tych kaszbachów kosztuje 20, proszę bardzo, o, 20 dirhamów, tak więc wejdę do środka i zobaczę. Wejście tutaj nie jest bardzo jakieś okazałe. Przepraszam. No, wiecie co? Ja już to powtarzałam na wielu filmach. Jak ktoś bierze pieniądze, to do cholery jasnej, kurczę, posprzątajcie. No ale nic to. Lecimy do góry. Tu jest małe okienko. Na kolejnych piętrach są różnego rodzaju pomieszczenia, mniejsze i większe, i takie wewnętrzne podwórka, znowu z pomieszczeniami, tak? O. Niektóre nieco większe, inne nieco mniejsze. Proszę bardzo. I przejścia do kolejnych pomieszczeń. I tak to wygląda na górze, na dachu. Z czterech stron są takie wieżyczki i tutaj mogę zobaczyć właśnie to podwórko, które przed chwilą pokazywałam. I te pomieszczenia tam są takie malusieńkie, tylko oblepione gliną. Natomiast to jedno pomieszczenie jest, jak widzicie, pięknie dekorowane. Może tutaj był ich prywatny, malutki meczet. Uwaga na głowę, przed chwilą normalnie tak tu walnęłam w ten próg. To jest bardzo małe okienko, znaczy to wejście, cholera, boli. O, Bella idzie się przywitać z wielbłądami. Ale nie szczeka jak na krowy. No piękny. Albo piękna, bo trudno powiedzieć, czy chłopak, czy dziewczyna. Tutaj zaraz nas będą próbowali namówić na przejażdżkę. A jednak szczekam, no. Na przejażdżkę na wielbłądzie. Tak więc uciekamy. Jaki pan przystojny i piękny ma. Zobaczcie, wyszło słońce, więc sobie zrobił tutaj wokół głowy. Poprawił sobie, żeby mu słońce nie świeciło. Kapelusz słoneczny. Warto jeszcze właśnie obejść dookoła sobie ten kaszbach z różnych miejsc. A tutaj właśnie jesteśmy, gdzie panowie odpoczywają, ci co pilnują wielbłądów. I z każdej strony jest inny widok i no po prostu wow, piękne miejsce. Popatrzcie też z tej strony, jak ładnie wygląda. Tutaj też są stragany. Niedźwiedź został tam
w gaju oliwnym z Bellą. No, muszę wam powiedzieć, że słońce wali. A rano było tak chłodno, wiecie, wiedziałam, że zrobi się cieplej, ale nie wiedziałam jak ciepło, więc założyłam taką sukienkę trochę cieplejszą i po prostu teraz żałuję, szczerze powiedziawszy. Chcę jeszcze się wdrapać tutaj na tą górę, którą widziałam z góry, bo widziałam, że ludzie tutaj wchodzą na tą górę, żeby sobie popatrzeć na ten Kasbach z perspektywy. O kurczę! Tutaj połowa góry była bardzo łatwa, ale druga połowa, kurczę, ciężko, już dość stromo, ale już widzę, że warto, ale źle powiedziałam, bo nie Kasbach, tylko Ksar. Kasbach to jest ten jakby bogaty dom, zameczek, a całe to osiedle nazywa się Ksar. Oj. Już prawie i jestem. Udało się. Wow. Już pokazuję, jak to wygląda z góry. Nie mogę tutaj latać dronem, to sama muszę robić za drona i wdrapywać się na góry, żeby zrobić fajne ujęcia. Ale robię to nie tylko dla was. Przepraszam, jeżeli kogoś zawiodłam, ale robię to też dla siebie, bo po prostu lubię. Lubię popatrzeć i lubię robić zdjęcia. Popatrzcie na ten piękny czajnik i taki stojak, na którym tam w środku się robi ognisko i parzy się herbatę. Tutaj trochę więcej właśnie takich pięknych skarbów. O, tu to trzeba poszukać. I tutaj są zamki. Tu są tradycyjne. No, thank you. To jest Polonia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się masz? Świetnie. A ty jak się masz? Jak się masz? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pięknie pan mówi po polsku. Bella. Bella. Oh, Bella. You want cat? I give you cat for that one. A cat? Exchange. No, we don't want to exchange. Nie, nie wymienimy. Chciałam tylko powiedzieć dwa słowa. Like something here, mask? No. Like these are the locks, yeah? This yeah, is the locks. Yeah. Uh-huh. You want uh-huh. some locks? No, thank Good you. Good price for the locks. I you know. Like this one? I can believe so. Aha, pan pokazuje tutaj jak działał zamek. Sí. No. Esto está aquí dentro, así. Mira, mira estos dientes. Cuando lo empujas se meten para acá. Entonces estos empujan los otros para arriba y sale. Pues ahí también faltan tres. No, no, porque son los grados. Cuando hasta el final no puedo. Mira, no puedo porque falta cerrato. ¿Cómo está? Ahora, ¿por qué coger? Porque ahora falta tres hasta miniatura de fuerza. Puedo ahora. Ah, no puede ir hasta el final. Słuchajcie, tutaj w tej tam na szałasie, tam pani robi w takim tradycyjnym piecu placki. I się spytałam, czy mogę zrobić zdjęcie. A pani tak, jak zapłacisz. Tak więc nie, ja nie płacę za robienie zdjęć, a jak po prostu gdzieś mogę zrobić, to robię, a jak po prostu, wiecie, nie no, nie przesadzajmy po prostu, co innego coś kupić, płacić za towar, ale nie za robienie zdjęcia. Słyszałam o tym, że to jest właśnie w Afryce dość popularne. Ciekawa jestem, jak będzie dalej, ale ja nie będę za zdjęcia płacić.